Witam i zapraszam gorąco na lekcję. A co było na maturze? Tym razem z funkcji. Na tej lekcji będziemy rozwiązywać oczywiście przykładowe zadania maturalne, z którymi Twoi starsi koledzy mogli się spotkać, jeżeli zdawali maturę. Czy to w maju, czy też w czerwcu, czy niektórzy niestety w sierpniu. Zapraszam gorąco. Na tą lekcję wybrałam przykładowe zadania z ubiegłych, poprzednich lat z matur. Takie, które uważałam za stosowne i w tych zadaniach właśnie będzie m.in. to, co uczymy się na kursie z funkcji. Zapraszam gorąco. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 8 za 1 punkt. Funkcja liniowa f określona jest wzorem f od x równa się 1 trzecia x minus 1 dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe. I tam jest w tych odpowiedziach a, b, c, d jest mowa o tym, czy funkcja rośnie, czy maleje i o tym, czy w którym momencie wykres przecina oś o y. Najlepiej to zadanie zrobić, rysując sobie wykres, a tego Cię na tym, między innymi, na tym kursie uczyłam. Jak narysować wykres takiej funkcji? Otóż, żeby narysować wykres funkcji, przypominamy, zrobimy sobie tabelkę częściową. Ten wykres jest określony dla x, ta funkcja jest określona dla x należącego do rzeczywistych. Zatem za x mogę podstawiać dowolną liczbę rzeczywistą, ale podstawię taką fajną. Na przykład 0 będzie przyjemne do obliczeń, no bo 1 trzecia razy 0 to jest i tak 0 minus 1 minus 1. I jeszcze przyjemne do obliczeń będzie na przykład trójka. 1 trzecia razy 3, może Ci tutaj zapiszę, 1 trzecia razy 3 minus 1. 1 trzecia razy 3, no to mamy oczywiście 1 minus 1, to wynosi 0. Czyli tutaj Ci zaznaczę 0. I teraz te punkty oczywiście zaznaczymy w układzie współrzędnym. Niech jednostka będzie taka, co dwie kratki mojej niebieskiej jest jednostka. Czyli tak, dla zera mamy minus 1 i dla trójki, 1, 2 i 3 tu zaznaczę, mam 0. Biorę linijkę, no na maturze oczywiście linijkę możesz mieć i spróbuj narysować wykres przez te dwa punkty, które przykładowe zrobiliśmy sobie w naszej tabelce częściowej. Podpisujemy sobie wzór y równa się 1 trzecia x minus 1. I teraz popatrzmy sobie, jaki ona ma kształt. Czy ona pnie się do góry, jest rosnąca, czy pnie się w dół, jest malejąca. Oczywiście widzisz, że jest to funkcja rosnąca, z wykresu to widać. I druga informacja, o której jest mowa w treści. Przecięcie z osią o y. No to jest oś y. Przecięcie jest tutaj. To jest nazwany punkt P. No to odczytajmy ten punkt P. Oczywiście pierwsza współrzędna 0, a druga współrzędna minus 1. Tutaj w tej minus jedynce nam, w tym punkcie o współrzędnych 0, minus 1 wykres się przecina z osią o y. No więc mamy zaznaczyć taką opcję, że funkcja ma być rosnąca i ma być przecięcie w punkcie 0 i minus 1. Patrzymy, że taka odpowiedź jest tylko oczywiście jedna, jest to odpowiedź D. Przeczytam. Funkcja f jest rosnąca, zgadza się, i wykres przecina oś o y w punkcie o współrzędnych 0 i minus 1, zgadza się. To zadanie numer 1 moglibyśmy potraktować jako zadanie z działu funkcji liniowej. Wiesz, jak to jest w matematyce? Nieraz działy się zazębiają. Ja mogę potraktować to zadanie, dołożyć to do działu funkcji, a mogę to zadanie potraktować jako zadanie z działu funkcji liniowej. Te działy się zazębiają. Pewne elementy występują w dziale funkcji, ale występują już w funkcji liniowej. Dlatego to zadanie ja Ci proponuję takim sposobem, ale można też byłoby bez wykresu samych obliczeń też do tego dojść. Zadanie numer 2, czerwiec 2016, zadanie 9 za 1 punkt. Funkcja f określona jest wzorem f od x równa się 2x do potęgi trzeciej nad x do potęgi czwartej dodać 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy liczba f od minus pierwiastek z 2 jest równa. I mamy 4 odpowiedzi, oczywiście nie będziemy na nie patrzeć, tylko będziemy sobie to liczyć. Czyli f od minus pierwiastek z 2. Co ja tutaj chcę, żebyśmy policzyli? Chcemy policzyć, ile wynosi wartość tej funkcji dla argumentu minus pierwiastek z 2. Czyli w miejsce mojego x tu, tu i tu będę podstawiała minus pierwiastek z 2. Czyli to robię. Kreska ułamkowa, przepisujemy 2 razy zamiast x minus pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej na dole.
x do potęgi czwartej, czyli minus pierwiastek z 2 do potęgi czwartej dodać 1. To się równa, będę tutaj ciągła dalej. I teraz tak, no tu oczywiście dwa razy, pamiętamy o kolejności działań, czyli musimy teraz wykonać działanie w nawiasie, konkretnie podnieść do potęgi trzeciej. Więc minus podniesiony do potęgi trzeciej zostaje dalej minusem, a pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej to różnie to niektóre osoby sobie liczą. Chyba najprościej będzie, jak przepiszę pierwiastek i 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Można oczywiście szybciej, ale ja tak spokojnie to zrobię. Dalej, na dole, minus do potęgi czwartej się kasuje, czyli nie będzie minusa, czyli ja przepiszę pierwiastek, a 2 do potęgi czwartej to jest 16 i dodać 1. To się równa. Nie podoba mi się osobiście pierwiastek z 8, dlatego przepiszę 2 razy minus. Pierwiastek z 8 to są 2 pierwiastki z 2. Jak nie pamiętasz, to proszę sobie liczbę 8 rozbić na czynniki pierwsze, czyli 8 przez 2 to jest 4, przez 2 to jest 2, przez 2 to jest 1. I żeby właśnie wyciągnąć czynnik przez znak pierwiastka, musimy szukać takich samych elementów. Są takie same dwie dwójki, one dają nam to, że przed pierwiastkiem ląduje jedna z nich, czyli dwójka, a ta dwójka nie miała pary, jest takim samotnikiem, więc ona zostaje dalej pod pierwiastkiem. To tak wedle przypomnienia. Podzielone przez pierwiastek z 16, no to wiemy, to jest 4, dodać 1. To się uzna. Teraz już mogę śmiało tu pomnożyć, czyli 2 razy minus 2 to jest minus 4, a pierwiastek z 2 przepisuję. Nad 4 plus 1 to jest 5 oczywiście. I teraz patrzę sobie do odpowiedzi, która odpowiedź była taka, minus 4 pierwiastki z 2 nad 5, no to jest odpowiedź C. Minus 4 pierwiastki z 2 nad 5. Oczywiście, gdybyś się gdzieś tam pomylił, to może się okazać, że odpowiedź taka będzie, ale no tak należało zrobić to zadanie. Zadanie numer 3, czerwiec 2015, zadanie 7 za 1 punkt. Do dziedziny funkcji f określonej wzorem f od x równa się x plus 4 podzielone przez x w nawiasie pomnożone przez x minus 1 do kwadratu nie mogą należeć liczby. No i tam mamy 4 odpowiedzi, zaraz sobie wybierzemy. W tym zadaniu jest mowa o dziedzinie funkcji. Żebym ja mogła powiedzieć, co do niej należy, czy też nie, ja muszę ją wystarczyć. Czyli powinna nam się przypomnieć lekcja dotycząca dziedziny funkcji. Otóż, w dziedzinie funkcji bardzo ważne są dwie rzeczy na poziomie podstawowym. Mianownik i pierwiastek stopnia parzystego, najczęściej stopnia drugiego. Pierwiastka tu nie widzimy, więc mamy sytuację tą z głowy, ale widzimy mianownik. Mianownik, mój drogi, nie może być zerem. Tak, nie może być zerem mianownik. No to popatrz, ja przepisałam ten mianownik i on nie może być zerem. To, co robimy teraz, to piszemy założenie do zadania, z czego wyniknie nam dziedzina. I teraz tak, tu jest oczywiście mnożenie, więc kiedy z mnożenia moglibyśmy otrzymać zero? Wtedy, kiedy jeden z czynników byłby zerem, a my mamy nie otrzymać zera. Czyli ja muszę ci napisać tak, że x nie może być zerem i ten nawias, który mam podniesiony do kwadratu, też nie może być zerem. Ale gdybym nawet to ci spierwiastkowała, czy nawet gdybyś pomyślał tak po prostu sobie inteligentnie, to kiedy przy podniesieniu do kwadratu wyjdzie 0? No wtedy, kiedy w środku, w tym nawiasie mogłoby być 0. No ale nie może być. Dlatego ja piszę x minus 1 nie może być zerem. I to zwyczajnie przeniosę, czyli x nie może być jedynką, popatrz. Czyli gdybym ja chciała Cię podsumować, to dziedziną może być wszystko, czyli liczby rzeczywiste, ale bez zera i bez jedynki. No więc teraz mamy 4 odpowiedzi i patrzymy. Do dziedziny funkcji nie mogą należeć liczby. Jakie liczby nie mogą należeć? No nie może należeć 0 i nie może należeć 1, czyli odpowiedź C. Odpowiedź C jest zbudowana tak. X równe 0 i x równe 1. Tutaj nie dziw się, że ja piszę Ci x równe od 0, bo tak wyznaczamy profesjonalnie dziedzinę funkcji, że zapisujemy mianownik nie może być zerem. Ale jeżeli pytanie było, że nie mogą należeć liczby, no to w odpowiedziach jest, że x równe 0 nie może być i x równe 1 nie może być. Dlatego to właśnie jest odpowiedź C. 0 być nie może w dziedzinie, bo jest wyrzucone i jedynka być nie może w dziedzinie, bo też jest wyrzucona z tego zbioru liczb rzeczywistych. Zadanie numer 4, maj 2015, zadanie 8 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Otóż mamy
Zbiorem wartości jest przedział. Tutaj no, młodzież popełnia taki zasadniczy błąd, zaraz powiem jaki. Najpierw zapisz. Zbiór wartości. Przypominam, jak uczyłam zbioru wartości. Uczyłam, że zbiór wartości odczytujemy z osi Y. Czyli przykładamy sobie, załóżmy, niech to będzie linijka czy cokolwiek innego. Przykładam sobie moją linijkę na osi Y. Patrzę, tu mój wykres w ogóle nie ma go, tego wykresu. Zaczyna się od minus 2 i to patrzymy kółeczkiem otwartym, czyli naprawdę będzie od minus 2. I teraz uwaga. Dalej patrzę, mój wykres cały czas przecina się z moją linijką, przykładowo, prawda? I aż do 2 tutaj dochodzimy. I teraz uwaga, czy moja linijka, załóżmy ta teczka tutaj, czy moja teczka przecina się z wykresem moim na poziomie 2, czy nie? I tu młodzież popełnia błąd, bo niektórzy widzą kółeczko otwarte, piszą, aha, otwarte na nas. Otóż nie, bo moja linijka tutaj, ta moja teczka przecina się z wykresem w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym, w nieskończenie wiele razy. W tym kółeczku pustym się nie przecina, ale w tych tutaj punkcikach nieskończenie wiele razy. Dlatego nawias ma być domknięty. I właśnie jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź D, jest to przedział od minus 2 otwartego do 2 domkniętego, a młodzież oczywiście wybierała często odpowiedź A. Od minus otwartej dwójki, od minus otwartej tej dwójki, od minus dwójki otwartej aż do dwójki otwartej. No bo widząc kółeczko otwarte, oczywiście czapki na oczy i nawias piszemy otwarte. Otóż nie, musisz się zastanowić, najlepiej przyłóż sobie linijkę i popatrz właśnie, czy przyłóż sobie rękę i popatrz, czy twoja ręka przecina się z wykresem. No tutaj nie, bo jest kółko otwarte. Dalej się przecina się moja ręka cały czas i tutaj na dwójce przecina się w tych miejscach, tylko tu się nie przecina. Ale wystarczy, żeby się raz przecięło i wtedy ja już domykam ten przedział. Zwróć uwagę na to zadanie, dlatego że często tutaj są błędy, a jest to zadanie proste. Tu się nic nie liczy. To jest zadanie dla każdego, również dla Ciebie. Zadanie numer 5, maj 2015. Zadanie 6 za 1 punkt. Dziedziną funkcji f określonej wzorem f od x równa się x plus 4 podzielone przez x kwadrat minus 4x może być zbiór. I znowu kolejne zadanie z dziedziny. No, pojęcie dziedziny jest bardzo ważną rzeczą, w przypadku funkcji. Wyznaczanie dziedziny. Otóż, robiliśmy to już zadanie, tam wcześniej było, z dziedziny. Czyli przepisujemy, piszemy założenie i przepisujemy sobie mianownik, tak jak go widzimy, x kwadrat minus 4x, piszemy, nie może być zerem. X kwadrat minus 4x nie może być zerem. W mianowniku, pamiętaj, zera być nie może. I teraz musimy to jakoś rozwiązać. Jak to rozwiązać? Trzeba, to jest tak zwana różność kwadratowa, tak? Ale my spróbujemy to sprytnie rozwiązać. To znaczy, może coś wyciągnąć przed nawias, żeby łatwiej później wyznaczyć te x, które nam zerują mianownik. Otóż, tu jest x kwadrat. To ja x jednego zabiorę do przodu, przed nawias. No to jak ja zabiorę x, to zostanie mi 1x, bo x razy x to jest x kwadrat. Dalej, zabrałam stąd x, to mi zostanie minus 4. Różne jest od 0. Popatrz, kluczową rzeczą jest iloczyn. Dlaczego? Bo kiedy z iloczynu wyjdzie 0? Wtedy, kiedy albo ten czynnik jest 0, albo ten czynnik jest 0. No więc, a mi nie może wyjść 0. Czyli ja muszę napisać, że x, ten pierwszy czynnik mój, nie może być 0. I muszę napisać, że to drugie, ten drugi czynnik też nie może być 0. No to tu już mam załatwioną sprawę, a tu przeniosę i mam x nie może być czwórką. Zatem dziedziną moją są liczby rzeczywiste, ale absolutnie nie 0 i absolutnie nie może być czwórka. Wyznaczyłam dziedzinę, a teraz patrzę sobie na odpowiedzi. No i już widzimy, że pierwsza odpowiedź, odpowiedź A, jest, brzmi następująco. Dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, różnych od 0 i od 4. Tak, zgadza się. Właśnie odpowiedź A jest prawidłowa. Nawet nie musieliśmy się tam dalej wczytywać odpowiedzi B, C i D. No ale wiesz, no nie zawsze odpowiedź A będzie od razu dobra, nie? Więc dlatego to trzeba rozwiązać, to trzeba rozpatrzyć, zastanowić się, co zrobić, wyciągnąć przed nawias, czy może też inaczej zrobić, żeby móc wyznaczyć te x, które nam potencjalnie zerują ten mianownik. No nam zeruje mianownik. W tym wypadku czwórka
oraz 0. Dlatego te liczby 4, 0 zostały wyrzucone ze zbioru liczb rzeczywistych i nie należą do dziedziny funkcji. Zadanie numer 6, czerwiec 2016, zadanie 5 za 1 punkt. Najmniejsza wartość wyrażenia takiego x minus y pomnożone przez x plus y dla x i y należącego do zbioru trzyelementowego 2, 3, 4 jest równa. Otóż wybrałam to zadanie, chociaż ktoś mógłby pomyśleć, dlaczego to zadanie zostało wybrane do działu funkcji, skoro mamy dwie niewiadome. Otóż jest takie pojęcie w matematyce, ale to już wybiegamy troszkę do przodu, na studia bym powiedziała. Jest takie pojęcie jak funkcja dwóch zmiennych. Funkcja zmiennej x, zmiennej y. Można to tak potraktować jako pewną funkcję dwóch zmiennych, dlatego ja to dołożyłam do tego działu funkcji. A konkretnie dlaczego? Dlatego, że x i y podstawialiśmy coś w przypadku właśnie funkcji. Jak wykonywaliśmy różne obliczenia, to za x podstawialiśmy. No nie było takiego przykładu z dwoma niewiadomymi x, y, ale robimy to dokładnie tak samo. I teraz, pierwszy sposób, jak podejść do tego zadania, ponieważ ja mam powiedzieć, ile wynosi najmniejsza wartość tego mojego wyrażenia. Kiedy jest ta wartość najmniejsza, jeżeli mamy takiego x, y? Otóż, pierwsze, jak moglibyśmy do tego podejść? Moglibyśmy zrobić w ten sposób, że wypisać wszystkie przypadki. Czyli wypisać, że pierwszy przypadek, x biorę równe 2, to y biorę 3. Drugi przypadek, x biorę równe 3, to y biorę 4. Trzeci przypadek, x biorę równe 4, to y biorę równe 2. Czwarty przypadek, x biorę równe 3, no to y biorę równe na przykład 2. No to kolejny przypadek, prawda? X biorę równe 4 i na przykład y też biorę równe 4, prawda? I tak dalej. Ja miałabym bardzo dużo roboty, gdybym chciała w ten sposób do tego podejść. Oczywiście to jest dobry sposób, żebym wszystkie przypadki prześledziła, ale tych przypadków będzie dość dużo, no na pewno nie 5, troszkę więcej. Więc ja zrobię to sprytnie z Tobą, ale gdybyś nie miał pomysłu, jak zrobić to zadanie na maturze, to proszę, podstawiaj wszystkie możliwości. Zobaczysz, kiedy Ci wyjdzie na niej. A teraz ja to zrobię troszkę sprytnie, przepiszę może tutaj, będzie więcej miejsca i teraz tak. Oczywiście, zastanówmy się tak, x plus y, zacznę od tego, x plus y, ja za x i y mogę postawiać te liczby tutaj stąd. Na pewno będzie to liczba dodatnia, no bo mogę postawiać albo dwójkę, albo trójkę, albo czwórkę, no to nie wątpisz to. Natomiast ten nawias tutaj może być dodatni, oczywiście, jak ja będę za x brała coś więcej niż y, to będzie dodatni. Jak ja wezmę za x to samo, co za y, to wyjdzie równe 0. Ale jeszcze da się wziąć mniejszą, prawda? Da się wziąć jeszcze niższą wartość funkcji osiągnąć w momencie wtedy, kiedy ja x będę brała mniejszego od y, bo wtedy wyjdzie tu na minusie. I teraz minus pomnożony przez plus da nam liczbę ujemną. A ujemna jest na pewno mniejsza, a pytają nas w treści, żeby jak najmniejsza była wartość. W związku z tym, no 0 jest troszkę większa od tej liczby ujemnej. Liczba dodatnia jest większa od liczby ujemnej, więc ja muszę tak przemyśleć sprawę, żeby tu była liczba ujemna. No bo tu będzie zawsze dodatnia. No to pomyślmy, kiedy będzie liczba ujemna? No jak wezmę na przykład 2 minus 3, jak wezmę 3 minus 4, tak? I jak wezmę 2 minus 4, innej sytuacji być nie może. Czyli albo biorę te x z y, albo tego x z y, albo tego x z y. Ale ja chcę wziąć najmniejszą z możliwych liczb. Czyli najmniejsze. Za x wezmę 2 i za y wezmę 4. No spróbujmy podstawić. Jak za x wezmę 2, to będę miała tu 2 minus 4, a w drugim nawiasie 2 dodać 4. W związku z tym będę miała minus 2 razy 6, czyli to się równa minus 12. No liczę normalnie, tutaj minus 2, a tutaj 6 i pomnożę, wychodzi minus 12. Jeżeli nie wierzysz, prawda, myślisz sobie, że no da się może mniej, no to zrób sobie inny przypadek. Czyli weź sobie za x równego na przykład 3, no to y 4, żeby ta ujemna wyszła, no to będziesz miał 3 minus 4, a w drugim nawiasie 3 plus 4. Czyli będziesz miał minus 1 razy 7, czyli minus 7. No dobrze niby, ale tu jest niżej.
No i jeszcze trzeci przypadek tutaj sobie zrobimy, czyli tak, żeby wyszło w tym pierwszym nawiasie liczba ujemna. Czyli tak, braliśmy dwójkę z czwórką, braliśmy trójkę z czwórką, to teraz weźmy sobie dwójkę z trójką, czyli a może na kolorowo x równe 2, y równe 3. No to będziemy mieć 2 minus 3, a w drugim nawiasie 2 plus 3. No to oczywiście minus 1 razy 5 wychodzi minus 5 i jeszcze troszkę więcej. I widzimy, że najmniejsza z możliwych sytuacji jest ta minus 12. Oczywiście to samo możesz osiągnąć, jak sobie wszystkie przypadki wypiszesz. Ja chciałam Ci powiedzieć, że takim sposobem też jest ok, ale lepiej jest tak przemyśleć. No ale widzisz, do tego musisz użyć myślenia, kiedy ta wartość będzie jak najmniejsza. Tu jest zawsze na plusie, a tu może być na plusie, może być równe 0, może być nawet na minusie. I my wybieramy tą najmniejszą z możliwych wartości, czyli to musi być liczba ujemna. A ujemna może być w tej sytuacji, kiedy x będzie mniejszy od y. Czyli dwójka z czwórką, trójka z czwórką albo dwójka z trójką. A z tych wszystkich trzech sytuacji wartość najmniejsza jest w tej pierwszej naszym przypadku, czyli minus 12 jest tą odpowiedzią, czyli odpowiedź D. Odpowiedź D. Najmniejsza wartość takiego wyrażenia to jest minus 12. Zadanie 7, czerwiec 2012, zadanie 17 za 1 punkt. Wiadomo, że dziedziną funkcji określonej wzorem f od x równa się x minus 7 nad 2x plus a jest zbiór od minus nieskończoności do 2, suma od 2 do plus nieskończoności. Wówczas, i teraz mamy 4 odpowiedzi, ile wynosi a. Specjalnie to zadanie wybrałam. Dlaczego? Dlatego, że jest to zadanie troszkę nietypowe, nie takie standardowe. Mi osobiście nie podoba się ten zapis tutaj, znaczy nie podoba mi się. Podoba mi się, ale wolałabym lepiej zapisać tak, że to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem dwójeczki. Dlaczego? Dlatego, że tak jesteśmy przyzwyczajeni, że często dziedziną są właśnie rzeczywiste z wyłączeniem czegoś. I teraz, co to znaczy ta dwójka wyłączona? To znaczy, że jak ja tą dwójeczkę podstawię do mianownika, to powinno mi wyjść zero. Bo właśnie ta dwójka nie może być tak naprawdę podstawiona do mianownika, bo ona została wyrzucona z dziedziny. Więc ja podstawiam ją oczywiście za x-a, do mianownika, pamiętaj, do mianownika podstawiam i wtedy ma mi wyjść 0. Czyli jak ja to policzę 2 razy 2, to jest 4 dodać a równa się 0, no to przenoszę czwóreczkę i mam a równe minus 4. Czyli ja mam powiedzieć, kiedy, jak a będzie ile wynosiło, to dziedziną będą liczby rzeczywiste z wyłączeniem dwójki. Jak a będzie wynosiło minus 4, jak nie wierzysz, możesz sobie teraz sprawdzić, czyli napisać, ta funkcja będzie miała teraz taki wzór. X minus 7 na dole 2x plus minus 4, czyli minus 4. I teraz spróbuj standardowo wyznaczyć dziedzinę. 2x minus 4 różne od 0, bo tak wyznaczaliśmy. 2x różne od czwórki, jak przeniesiemy, podzielimy przez 2, wychodzi x różne od dwójki i pisaliśmy rzeczywiste z wyłączeniem dwójki. Czy tak tutaj jest? No oczywiście, że tak, no bo to policzyliśmy oczywiście poprawnie. Więc patrzymy sobie, która to odpowiedź było a równe minus 4. No jest to odpowiedź D i taką odpowiedź zaznaczamy. Zadanie 8, czerwiec 2015, zadanie 12 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Funkcja f jest rosnąca w przedziale. Ja ten wykres tutaj przedstawiłam i przerysowałam go i teraz mamy odpowiedzieć, kiedy funkcja rośnie. Funkcja rośnie, dla jakich x-ów ona rośnie? Popatrzmy. No tutaj jest funkcja oczywiście stała. Później spada, czyli maleje i później sobie w tym kawałeczku ona rośnie, później się znowu robi funkcją stałą. Dlatego odczytujemy, odkąd zaczyna rosnąć. Tu jest, był argument 5, a tu jest argument 6, czyli od piąteczki, oczywiście domkniętej, bo zasada jest taka, domykamy, podajemy maksymalne przedziały, gdzie funkcja rośnie, zresztą i tak takie są odpowiedzi, czyli od piątki domkniętej do szóstki domkniętej. Funkcja w tym przedziale rośnie. Jest to odpowiedź oczywiście C. To wszystkie zadania, jakie przygotowałam na tą naszą lekcję poświęconą właśnie, a co było na maturze z matematyki, na maturze podstawowej, możesz podsumowując zauważyć tutaj jedną rzecz. Bardzo często zadania z funkcji, z tego działu funkcji,
są na maturze podstawowej z matematyki z zadaniami za jeden punkt. Zadaniami, które znajdują się w części testowej, bardzo często. Dlatego ja te 8 zadań, które tutaj wybrałam, wybrałam właśnie zadania testowe. I nie dziw się, że tylko takie proste rozwiązywaliśmy. Otóż tak się składa, że tak w tych arkuszach właśnie maturalnych, których później młodzież podchodzi do matury i pisze maturę, tak właśnie jest, bardzo często zadania z funkcji, z tego działu funkcje, właśnie są za jeden punkt. Ale czy nie warto ten jeden punkt zdobyć? Oczywiście, że warto. Wszystko warto, każdy punkt podnosi Twoją jakość zdania egzaminu maturalnego, a czasem dla co po niektórych ten jeden punkt może oznaczać zdany egzamin maturalny. Mam nadzieję, że to, co nauczyłam Cię na tym kursie, pozwoli Ci zdać dobrze egzamin maturalny, a co po niektórym w ogóle zdać egzamin maturalny. Jeżeli podobało Ci się, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.